Ojciec znamienie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i nynie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Cudowna wymiana. Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało. Narodził się z dziewicy, a stając się człowiekiem bez udziału ziemskiego ojca, obdarzył nas swoim bóstwem. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym, swym głosem siądź mi przy boku prawym, aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi dam za podnóżek pod Twoje nogi. Berło Twej mocy wydam z Syjonu. Będziesz praw swoich wśród nieprzyjaciół panując twoich. Skoro rozpoczniesz swe panowanie, nim jeszcze zorzy świecić kazałem, ciebie z wnętrzności swoich wydałem. Pan to poprzysiągł, jego zaś mowa,
kapłan do końca wieka. Przy Twej prawicy Pan jest nad Panem, w dzień gniewu swego zetrze te rany. Sąd swój rozciągnie po całym świecie. Pyszną na ziemi głowę poniży, która mu jego chwały ubliży. Zmętnej po drodze pić będzie rzeki. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak na początku i zawsze imieniem. Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie. O cudowne wymiano, Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało. Narodził się z dziewicy, a stając się człowiekiem bez udziału ziemskiego Ojca, obdarzył nas swoim bóstwem. Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma, kiedy w sposób cudowny, rodząc się z dziewicy, wstąpiłeś jak deszcz na ród, aby zbawić wszystkich ludzi. Tobie chwała, nasz Boże. Chwalcie, o Dziadki Najwyższego Pana, niech mu jednemu cześć będzie śpiewana. Niech imię Pańskie przebłogosławione. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, niechaj świat boską chwałę opowiada. Pan ma narody wszystkie pod nogami. Kto się wżdy z Panem tym porówna, i co jest na ziemi, oczy ma widzi nieuchronionymi. On ubogiego z nędzy wyprowadzi. Odniesie radość dla niepłodnej matki, Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak na początku i zawsze i nie. Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie. Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma, kiedy w sposób cudowny, rodząc się z dziewicy, wstąpiłeś jak deszcz na runo, aby zbawić wszystkich ludzi. Tobie chwała, nasz Boże. Wyznajemy, Matko Boża, Twe nietknięte dziewictwo, która jest jak krzak gorejący, widziany przez Mojżesza.
który płonął, a nie uległ spaleniu. Boga Rodzico, módl się za nami. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak od początku była, tak i nie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Wyznajemy, Matko Boże, Twe nietknięte dziewictwo, jak krzak gorejący widziany przez Mojżesza. Krzak, który płonął, a nie uległ spaleniu. Boga Rodzico, módl się za nami. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Słowo ciałem się stało. Alleluja, alleluja. Słowo ciałem się stało. Alleluja, alleluja. I zamieszkało między nami. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Słowo ciałem się stało. Alleluja, alleluja. Panie Jezu Chryste, w wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku,
przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy z głębokim żalem: przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy Cię, Panie, za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczą się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa, za nienawiść i krzywdy. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra. Przepraszamy Cię, Panie. Boże, którego znieważa zło uczynione, a przejednywa pokuta, daj wszystkim ludziom łaskę szczerego nawrócenia i przywróć wszystkim radość Twoich dzieci. Zgromadź rozproszonych przy Twoim stole i spraw, abyśmy w nowym roku godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. By grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. By grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, pragniemy podziękować za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami, ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. W duchu wdzięczności powtarzamy słowa: dziękujemy Ci, Panie. Za rodziny związane sakramentem małżeństwa przed tym ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie. Za rodziny przybyłe
i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii, aby włączali się do pełnego życia religijnego. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania, aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć. Dziękujemy Ci, Panie. Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego dobra, zawsze i wszędzie, a zwłaszcza dzisiaj i tutaj, składamy dziękczynienie za Twoje rozliczne dary, błagając, abyś otaczał nas swoją łaską, zachował nas w zjednoczeniu z Tobą i pozwolił przynieść plon, jakiego od nas oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha, bo mnie przyjąć raczył swej sługi pokorę. Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą, bo wielkimi darami uczczona od tego, którego moc przedziwna święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat okazał moc swych ramion świętych, rozproszył trudne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył wielmożni w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył. Bogaczów z torbą puścił i nędznie nie rozproszył. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego. Wspomniał na nią, życzył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu. Panie Jezu Chryste, stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością zwracamy się do Ciebie i do Ojca naszego, który wie, czego nam potrzeba. Z żywą wiarą chcemy do Ciebie wołać. Prosimy Cię, Panie, prosimy Cię, Panie, abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich. Prosimy Cię, Panie, abyś sprawił, by ustała wojna w Ukrainie. Prosimy Cię, Panie, abyś Kościół Święty, Ojca Świętego, naszą diecezję i całą parafię
prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii. Prosimy Cię, Panie, abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka. Prosimy Cię, Panie, abyś naszą parafię i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom ofiarnych wychowawców, chorym oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym apostołów prawdy, grzesznikom troskliwych spowiedników, a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą. Prosimy Cię, Panie, abyś wszystkich gromadzących się przy tym ołtarzu pozwalał doznać Twego miłosierdzia, uczył przyjmować Twoją wolę i dozwolił, abyśmy wewnętrzny pokój pochodzący od Ciebie zanosili tym, którzy do Ciebie nie przychodzą albo Cię nie pragną. Prosimy Cię, Panie, zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz doskonałej miłości, ze wszystkimi ludźmi doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa, przez Chrystusa Pana naszego. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Cheruby, serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Ciebie pospiesza męczenniku w orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wieczyste, z Duchem
Duchem wszechświat wielbi cały. Królem chwały Tyś, o Chryste, Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, Ty świat zbawić swoim zgonem, przyoblukszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łona. Tyś pokruszył śmierci wrota, stary oścień w męki dobie, irańskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Siedzisz Boga w chwale Ojca, Syn jedyny. Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny, prosim cudzy łask niegodni, wspomóż obmyj grzechcom blami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały swej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź się, broń po wszystkie lata, prowadź niebios młode bramy. Co świata imię Twoje wysławiamy, powiek wieków nie ustanie, pieśń, co sławi Twoje czyny. Ognionym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całe, tym, co rzeczą Twej Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim.
W ostatnich godzinach kalendarzowego Starego Roku przychodzimy do świątyni, otaczamy Chrystusowy ołtarz, aby na tym ołtarzu złożyć wszystkie poruszenia naszych serc i wszystkie przeżycia tych mijających dni 2022 roku. Chcemy Bogu w czasie tej mszy świętej, tak jak robiliśmy to już podczas nabożeństwa, podczas uroczystych nieszporów, przede wszystkim dziękować za każde dobro, za każdy przejaw Bożej opatrzności, za to, że w wielu sytuacjach, w wielu momentach naszego życia Boża opatrzność nas prowadziła i wyprowadziła ze zła. Chcemy także przepraszać za wszystko, co było nie tak jak należy, za każde nasze odejście, za potknięcie, za upadek, za grzech. Chcemy prosić o siłę do nawrócenia, abyśmy w tym nowym roku mogli zmierzać skuteczniej za Chrystusem, Jego drogą. I chcemy prosić właśnie w intencji tego roku, który za kilka godzin się rozpocznie, aby był, jak często powtarzamy, lepszy, ale przede wszystkim, by był pełen łaski, aby to był rok, w czasie którego, niezależnie od tego, co nas będzie spotykać, abyśmy zawsze doświadczali bliskości Bożej, Bożej obecności w naszych sercach, w naszych domach, rodzinach, w naszej parafii, ojczyźnie i w całym świecie. Powierzając ten rok, oczywiście nie sposób nie wspomnieć i o dramatycznej wojnie, która od 10 miesięcy trwa w Ukrainie. Chcemy modlić się o to, aby jak najszybciej się zakończyła. Ale dzisiaj, jak wiemy, także opatrzność Boża dała nam jeszcze jedną smutną okazję do modlitwy. Chcemy się modlić o dar nieba, o życie wieczne dla papieża seniora świętej pamięci Benedykta XVI. Również w jego intencji sprawujemy tę mszę świętą. A intencja szczegółowa oprócz tego to modlitwa o dar nieba dla świętej pamięci Marii Jakuszewskiej. Uświadamiając sobie, że Bóg nigdy nie był tak blisko nas, jak przez przyjście na świat w ludzkiej naturze, przeprośmy Go za grzechy, dziś może zwłaszcza za wszystkie grzechy mijającego roku. Panie Jezu, narodzony w pełni czasów z Maryi Dziewicy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Boży i Synu Człowieczy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Odkupicielu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen.
módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: niech cię Pan błogosławi szczerze. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto słowo Boże. Bogu będą dzięki. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Kiedyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie,
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Chcemy dzisiaj, w Wigilię uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, tak jak ona, zachowywać i rozważać w sercu wszystkie te sprawy, które za nami i które przed nami. Chcemy rozważać w swoim sercu każde dobro, które było nam dane w tym kończącym się roku. Chcemy przepraszać za słabości i z pokorą spojrzeć na miniony czas. Chcemy w końcu patrzeć i rozważać swoje nadzieje, marzenia, plany, swoje postanowienia na rok, który dziś o północy rozpoczniemy. Stajemy dzisiaj z wielką pokorą wobec Pana Boga i wobec życia. Głównie jesteśmy przecież po latach zanikającej już światowej pandemii, ale przede wszystkim, jak mówiłem we wstępie, jesteśmy w trakcie trwającej tak blisko nas od 10 miesięcy wojny, krwawej wojny za naszą wschodnią granicą. Agresja rosyjska na Ukrainę to coś, czegośmy się rok temu nie mogli spodziewać i nikt nie przypuszczał, że takim doświadczeniem naznaczony będzie ten rok 22, zwłaszcza dla Ukraińców, ale dla całej Europy i całego świata także. Stajemy tutaj dzisiaj jako ludzie świadomi tego, że częścią naszego życia są także liczne doświadczenia i napięcia, którym jesteśmy poddani. Ten dramat wojny wyzwolił w polskich sercach ogromną falę dobra i pomocy. Nie da się zmierzyć tego ogromu dobra, jakie okazaliśmy ofiarom wojny i uchodźcom. Także nasza wspólnota parafialna w całości, bo zebraliśmy w tym czasie i przekazaliśmy na Ukrainę ponad 75 tysięcy złotych, ale także wielu z nas indywidualnie poprzez udział w wolontariacie i inne działania ma swój udział w tej pomocy. Dzisiaj więc trzeba kolejny raz powiedzieć dziękujemy za wasze dobre serca, za konkretne akty miłości bliźniego w duchu Ewangelii. Kolejny raz z powodu tego okropnego doświadczenia przekonujemy się, jak kruche są materialne podstawy życia, jak chwilowy i ulotny jest komfort, który potrafi dać nam świat. Stajemy więc w ostatnim dniu roku jako ludzie doświadczeni, może czasem nawet poranieni, ale też bardziej zaprawieni, ludzie, którzy chcą jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu. I dziękujemy Mu dzisiaj za to, że nas prowadzi, ufamy, że przetrwamy ten czas próby i że przed nami lepsze dni. Moi drodzy,
zazwyczaj przy tej okazji pada wiele słów, liczb i statystyk. Przypominamy sobie przy tej okazji fakty z życia Kościoła w świecie i w Polsce, daty, wydarzenia. Ale dzisiejsze doniesienia z Watykanu, poranne, w zupełnie innej perspektywie dziś wieczór stawiają podsumowanie roku. Bo te wszystkie wydarzenia w kalendarzu zapisane z ostatnich 12 miesięcy są całkowicie przysłonięte tą dzisiejszą wieścią z Watykanu. W ostatnim dniu 2022 roku, czyli dzisiaj, w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie o godzinie 9:34 zmarł papież senior Benedykt XVI. Wiemy doskonale, że był następcą papieża Polaka, świętej pamięci Jana Pawła II, świętego już papieża, i kierował Kościołem katolickim od 19 kwietnia 2005 roku aż do swojego zaskakującego ustąpienia w 2013. W dziejach Kościoła był 265. papieżem. Przed wyborem na papieża kardynał Józef Ratzinger z nominacji Jana Pawła II pełnił jeden z najważniejszych urzędów watykańskich, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Był najbliższym współpracownikiem papieża Polaka. A kiedy został wybrany, przybrał imię Benedykta, nawiązując do papieża pokoju Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela benedyktynów, świętego Benedykta z Nursi. Józef Ratzinger urodził się w Bawarii w 1927 roku. W 1951 został kapłanem, kontynuując później edukację teologiczną. W latach 40. i 50. był wybitnym profesorem teologii na wielu najważniejszych uniwersytetach niemieckich, a także był czynnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W 1977 został biskupem Monachium i kardynałem, mianowany jeszcze przez Pawła VI, a w 1981 papież Jan Paweł II powołał go do Rzymu, właśnie do Kongregacji Nauki Wiary. Z pewnością będzie się w najbliższym czasie pojawiało bardzo wiele biografii, przypomnień, wspomnień i analiz myśli papieża Benedykta. Dzisiaj pozostajemy przede wszystkim z wdzięczną pamięcią jego wrażliwości, miłości do Kościoła, wielkiej głębi myśli. Mówiono o nim do dzisiaj najwybitniejszy żyjący teolog. Jego prorocze opinie o Kościele i troska o jego przyszłość z pewnością domagają się głębokich analiz. Na razie podejmujemy jednak przede wszystkim modlitwę o spokój jego duszy. I to wydarzenie właściwie zamyka podsumowanie tego roku. A spoglądając w tej chwili już na naszą wspólnotę parafialną, to oczywiście, jak już mówiłem we wstępie, na nas także w parafii kładzie się mrocznym cieniem ta tragiczna wojna będąca wynikiem agresji rosyjskiej na Ukrainę. Z jej powodu nasz świat już nie jest taki sam. Pomagaliśmy, ciągle pomagamy uciekinierom z Ukrainy, dzielimy ich ból, strach, rozpacz po stracie najbliższych oraz dobytku. Ten dramat odciska się piętnem również na naszej parafialnej codzienności. W tych wszystkich smutkach staramy się dodawać wam otuchy. Obejmujemy całą parafię, wszystkich wiernych, modlitwą. Nie tylko oficjalnie podczas liturgii, podczas mszy świętych, ale prywatnie w ramach kapłańskiego brewiarza czy osobistego pacierza. Z troską i niepokojem obserwujemy wokół negatywne zjawiska, które można zauważyć w całym świecie, ale w naszej ojczyźnie także i również w naszym mieście i w naszej parafii. Zjawiska, które osłabiają wspólnotę.
tak wiele odejść od wiary. Widoczny spadek w praktykowaniu sakramentalnym. Martwi nas mniejsza ilość wiernych w ławkach i dzieci przy ołtarzu. Martwi nas mniej uczestników wielu nabożeństw, spotkań, mniej życia i w starych, i w nowych inicjatywach duszpasterskich. Składa się na to oczywiście wiele powodów. Odchodząca powoli pandemia zrobiła tu duże spustoszenie, jeśli chodzi o praktykowanie wiary. Nie da się jednak nie dostrzec także niszczącej siły zła, które bywa obecne również w Kościele, gdyż tworzą go ludzie, tworzymy go my, a my, ludzie, jesteśmy grzeszni i doświadczamy słabości. Do tego wszystkiego rosnący proces laicyzacji, dodatkowo podsycany przez większość mediów głównego nurtu. Ale zmienia się także struktura społeczna mieszkańców naszej parafii, naszego miasta. Wielu młodych ludzi emigruje, parafia się starzeje, a tradycyjne dotąd bloki, i wy to wiecie najlepiej, bardziej dziś przypominają hotele i akademiki. Nie wszystko jednak należy widzieć wyłącznie w ciemnych barwach. Kryzysy działają także oczyszczająco. I kiedy nawet spada ilość, to często wzmacnia się jakość. Taka jest przynajmniej szansa, taka jest nadzieja. Obserwujemy to jako spowiednicy, jako duszpasterze. Tak wielu z was prowadzi dzielnie i wytrwale głębokie życie duchowe. Z wiarą i oddaniem walczy ze słabościami, podąża za Jezusem, który jest miłością. Patrzymy na to z szacunkiem, z podziwem i staramy się pomagać jako kapłani, jak umiemy najlepiej. Mamy w tym doświadczenie, bo przecież także jako ludzie zmagamy się ze słabościami, odkrywając ciągle konieczność nawrócenia i pracy nad sobą. W naszym Kościele w dalszym ciągu i chyba już pozostanie trwa transmisja audio i wideo z naszego Kościoła. Nie jest to oczywiście zastępstwo osobistego udziału w liturgii, ale w wyjątkowych sytuacjach i mamy już potwierdzeń tego bardzo, bardzo wiele, pozwala trwać w łączności ze swoją wspólnotą wielu ludziom, czy to chorym, czy odlegle gdzieś mieszkającym. Pomaga utrzymywać wspólnotę nawet na krańcach świata. Kolęda powraca w formie naszych odwiedzin w waszych domach, choć rozpocznie się już w przyszłym tygodniu i mamy zamiar odwiedzić przede wszystkim tych, którzy wyrazili taką wolę poprzez zaproszenie. Pierwsze komunie święte odbyły się znowu jak dawniej, w majowe niedziele. Powrót do jednego nabożeństwa majowego dziennie, czy jednej pasterki, to wszystko są oczekiwane i wymowne znaki powrotu do normalności. Te wysiłki napełniają nas mimo wszystko nadzieją, gdyż tak bogate życie duszpasterskie naszej parafii, które w ubiegłych tych ostatnich latach trochę przygasło, mozolnie powoli się ożywia i podnosi. Chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na miniony czerwiec tego roku, kiedy było zwieńczenie obchodów 40-lecia naszej parafii i 50-lecia duszpasterstwa na Krowodrzy. 8 czerwca odprawiliśmy uroczysty odpust, był podsumowaniem tych jubileuszy, ale był także świętowaniem 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Jana Dziaska, pierwszego proboszcza i założyciela naszej parafii. Także wtedy pierwszy raz przyznaliśmy za zasługi dla naszej parafii medale świętej Jadwigi. Owocem duchowym jubileuszu parafii są te dwa nabożeństwa, które od roku staramy się prowadzić i kontynuować do świętej Jadwigi i świętego Jana Pawła II, czyli 8 i 22 dnia każdego miesiąca. Podsumowując duszpastersko ten rok trudniejszego może parafialnego życia, z całą pokorą chcemy w pierwszej kolejności dziękować Bogu za powoli powracającą normalność życia duszpasterskiego, za każde nawet najmniejsze dobro i za każde dobre serce sióstr, księży i osób świeckich, za waszą wytrwałość, cierpliwość, za wsparcie. A
teraz jeszcze kilka danych statystycznych z życia naszej parafii. Parafii pracuje w dalszym ciągu 9 księży, proboszcz, 3 wikariuszy, 5 rezydentów. W tym roku po 8 latach pracy został przeniesiony na parafię w Pcimiu ksiądz Jacek Kuczmier, a po 5 latach przeniesiony został na parafię w Nowym Targu ksiądz Dariusz Burda. W ich miejsce zostali skierowani do nas z parafii w Skotnikach ksiądz Paweł Sułko, który jest jednocześnie lekarzem, kardiologiem, pracuje w szpitalu wojskowym przy ulicy Wrocławskiej, a także przybył do nas z parafii w Choczni ksiądz Michał Kowalcze. Mamy nadal 4 siostry nazaretanki, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w klasztorze. Jeśli chodzi o frekwencję udziału w kościele, to z powodu ograniczeń i różnych innych okoliczności trudno ją wiarygodnie oszacować, ale jest widocznie mniejsza. Szacujemy, że każdej niedzieli uczestniczy łącznie na wszystkich mszach świętych niespełna 4000 wiernych, być może około 3800. Działalność większości naszych poradni, grup i wspólnot została wznowiona po wakacjach. Jeśli chodzi o dzieła charytatywne, w ostatnich miesiącach powoli zaczynają wracać dawne akcje pomocowe. Takim przykładem może być Drzewko Dobroci, czyli ta akcja adwentowa, która powróciła po 2 latach przerwy. Zaangażowało się w jej przeprowadzenie wiele osób, tych, którzy przygotowali 205 paczek oraz ci, którzy je uporządkowali i dostarczyli do adresatów. Cały czas działa także Kuchnia Świętej Jadwigi, regularnie korzysta z niej ponad 30 osób dziennie. W ciągu całego roku kuchnia wydała 5954 posiłki. Ponadto kuchnia wydała w ostatnie święta 40 posiłków wigilijnych. W 2022 roku pobłogosławiliśmy w naszym kościele zaledwie 5 ślubów. W ubiegłym roku było ich 12. Udzielono w naszym kościele 59 chrztów. W ubiegłym roku było ich 77. Odprawiliśmy niestety 175 pogrzebów. W ubiegłym roku 157. Te liczby chyba mówią wyraźnie, jak bardzo starzeje się nasza wspólnota. Biskup Robert Chrząszcz bierzmował 92 osoby. W ubiegłym roku było ich 79. A do pierwszej komunii przystąpiło w sumie z 5 szkół 119 dzieci. Komunie odbyły się jak dawniej w majowe niedziele. Jeśli chodzi o finanse parafii, rok 2022 rozpoczęliśmy saldem dodatnim w kasie parafialnej w wysokości 51 940 zł. Sytuacja finansowa kolejny rok była trudna. Wprawdzie wszystkie przychody na składkę niedzielną są stabilne, mimo mniejszej ilości osób w kościele, to jednocześnie wszystkie wydatki, jak w każdym, także waszym gospodarstwie domowym, rosną. Rachunki, płatności, konieczne prace naprawcze, drobne remonty, zakupy liturgiczne, wystrój kościoła, a także pensje dla pracowników świeckich, którzy są zatrudnieni przy parafii, rosnące podatki państwowe, ale także rosnące podatki kościelne. To wszystko nie zmniejsza się, ale niektóre należności są dużo, dużo większe. Mimo to dzięki ofiarności was wszystkich mogliśmy regulować praktycznie wszystkie wydatki na bieżąco, utrzymać płynność i pozostać na dodatnim wyniku finansowym. Rozpoczynamy ten 23 rok dodatnim saldem w kasie bieżącej w wysokości 26 240 zł. Natomiast jeśli chodzi o składkę inwestycyjną, która rozliczana jest osobno, wprowadzona, przypomnę, 3 lata temu, nadal przynosi bardzo pozytywne skutki i mimo pandemii i potem innych trudności i kryzysu daje w skali roku wysoki wynik. Przypomnę, że jest to składka na tacę w 3 niedzielę miesiąca. Jeśli chodzi o jej rozliczenie od ostatniego podsumowania, czyli od 30 czerwca do dziś, to wygląda ono następująco. Stan kasy inwestycyjnej 30 czerwca tego roku wynosił 693 536 zł.
Od 1 lipca do dziś złożona została do kopert na tace i na konto łączna kwota 209 328 zł. Daje nam to więc łączną kwotę inwestycyjną 902 864 zł. Ale do tej pory tylko zbieraliśmy. Teraz wreszcie można powiedzieć, że zaczęliśmy wydawać te pieniądze na ten najważniejszy cel, o którym od kilku lat mówimy. A mianowicie w ostatnich miesiącach wreszcie nastąpiły konkretne kroki w realizacji wymiany witraży i świetlików w kościele. Po pierwsze, w październiku został ostatecznie wyłoniony wykonawca tej ogromnej inwestycji i podpisana została z nim umowa. Do odpowiednich instytucji zostały złożone wszystkie potrzebne wnioski, aby otrzymać stosowne pozwolenia. Następnie zakupiony został materiał na to przedsięwzięcie, zarówno szkło, jak i metal, którego koszt to ponad 1,5 miliona złotych. Zapłaciliśmy już za całość tego materiału, aby uciec przed rosnącymi cenami. Wydaliśmy więc na materiały wszystkie dotąd zebrane środki ze składki inwestycyjnej, a także dużą część z dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska. Zaraz po nowym roku spodziewamy się uzyskać już komplet potrzebnych dokumentów, aby formalnie przystąpić do pracy. Jednocześnie wszystkie elementy do i witraży, i świetlika są już projektowane szczegółowo i będą mogły niedługo być produkowane, a potem montowane. Tak więc wszystkie posiadane środki zebrane w ramach składki inwestycyjnej zostały właśnie przeznaczone na materiały i na te koszty. Ale już od stycznia będziemy je na nowo gromadzić, aby pokryć kolejne wydatki związane z kontynuacją prac. Chcę bardzo serdecznie podziękować każdemu, kto mimo bardzo trudnej sytuacji wielu domów, rodzin ma możliwość i chce wrzucać dowolne ofiary, czy to na niedzielną tacę, czy wpłacać na konto, czy w ramach składki zwykłej, czy inwestycyjnej. Te wszystkie ofiary to jest nasz jedyny dochód. Ta wielka inwestycja jest możliwa tylko dzięki jeszcze dodatkowo, dzięki tej dotacji 1,5 miliona z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale tak poza tym nie mamy żadnych innych dochodów i to wszystko to jest koszyk i to jest konto. Dlatego bardzo, bardzo gorąco Wam za to dziękuję, bo to nam pozwala utrzymać cały ten wielki kościół, jego otoczenie, prowadzić działalność, a także realizować tak wielką, ważną inwestycję, jak wymiana rdzewiejących i przeciekających okien i świetlików. Bóg Wam zapłać wszystkim, wszystkim z osobna i całej wspólnocie. O planach cóż mówić? Jest jeden plan, aby wreszcie zaczęły się w najbliższych tygodniach i miesiącach realizować te wszystkie zadania związane z oknami i ze świetlikami. Z wdzięcznością więc i z ulgą żegnamy ten trudny rok i z tym większą nadzieją na przyszłość stajemy u progu 2023 roku. Oby był to czas zakończenia wojny na Ukrainie, a także pojednania i wyrozumiałości w rodzinach i w ojczyźnie, zdrowia, pokoju, szacunku między nami. Życzymy, aby Bóg błogosławił wszystkim cierpiącym, czy to w wyniku wojny, czy z innych powodów, aby Pan Bóg dał zdrowie chorym, pocieszał rodziny po stracie bliskich oraz obdarzał życiem wiecznym tych, którzy odeszli. Chcemy być razem w każdej chwili radosnej i trudnej, wspólnie stawiać czoła przeciwnościom. Ufamy Bogu, naszej patronce świętej Jadwidze i świętemu papieżowi. Niech dzięki nim spłynie na nas wszystko, czego nam potrzeba. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi we wspólnej modlitwie polecajmy dobremu Bogu rozpoczynający się nowy rok. Dobry Boże, oświeć i nieustannie umacnij pasterzy Twojego ludu, aby byli gorliwymi głosicielami prawdy o Twojej dobroci i miłości, która przezwycięża podziały i daje nadzieję nowego życia. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, obdarz mocą i łaską z wysoka wszystkich chrześcijan i uczyń z nich zwiastunów prawdziwego pokoju, miłości i solidarności. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, dodaj siły narodom, aby niestrudzenie i z całą mocą szukały pokoju oraz pojednania, przezwyciężając wszelkie podziały, niesnaski i niezgodę. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, natchnij serca wszystkich ludzi dobrej woli do przemiany, nawrócenia i życia według Ewangelii, by rozpoczynający się rok był lepszy od minionego. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, ukaż światło wiecznej chwały naszym siostrom i braciom, których odwołałeś do siebie, zmarłemu papieżowi dzisiaj, a także polecanej w tej mszy świętej Marii Jakuszewskiej. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, przez udział w tej Eucharystii naucz nas i naszych bliskich mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, Dawco pokoju i wszelkiego dobra, wysłuchaj naszych modlitw i umocnij nas na drogach życia swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia,
a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powróci. Z
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Jadwigą Królową, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oh,
Módlmy się. Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeszcze chwilkę. Przy tak długim kazaniu to ogłoszenia już powinny być zabronione. Dlatego tylko powiem, że są. I najważniejsze z nich wymienię, no bo tak się składa w kalendarzu, że jutro niedziela, akurat nam Sylwester przypadł w sobotę, jutro niedziela, więc są ogłoszenia niedzielne. Powiem, że te wszystkie dane, o których mówiłem, statystyczne, będziemy drukować w biuletynie, ale nie jutrzejszym oczywiście, bo on już jest gotowy, tylko za tydzień będą podane. Przypomnę także, że mamy w piątek Święto Trzech Króli. Będzie nasza scholka sprzedawać kadzidło i kredę. Mamy też w tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca i wszystkie nabożeństwa jak zwykle. Adoracja we czwartek z Chrystusem na krowodzy. W piątek spowiadamy od 16:30 mimo niedzielnego układu mszy świętych, a w sobotę msza święta dla chorych w kaplicy o 11 i różaniec fatimski za 15:06 wieczorem tu w kościele. I jutro będą śpiewać muzycy z zespołu Zbrucz z Tarnopola, z Ukrainy. Będą śpiewać kolędy, znamy ich, bo oni już wielokrotnie nas odwiedzali, więc do południa będą ubarwiać liturgię swoim śpiewem. No i to właściwie tyle. Poza tym ogłoszeniem jeszcze jednym ważnym, że harmonogram kolędy wywiesiliśmy. Będzie jeszcze zamieszczony na stronie parafialnej. Jak wiecie, od końca listopada zbieraliśmy te zaproszenia, zgłoszenia, że chcecie przyjąć kolędę. I teraz już wywiesiliśmy, który blok, którego dnia będziemy odwiedzać. Więc bardzo proszę, żeby się z tym zapoznawać. Całość kolędy jest wywieszona, a ruszymy na kolędę w poniedziałek, pojutrze. Pomódlmy się na koniec, zanim przyjmiemy błogosławieństwo za naszych zmarłych, wymienianego już dzisiaj papieża Benedykta XVI, a także za tych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Danuta Piechuta z Wybickiego 14, Barbara Słomińska-Sadowicz z Rusznikarskiej 14, Przemysław Siudut ze Stachiewicza 19, i Lucyna Franczuk z ulicy Krowoderskich Zuchów 9. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. No i niech zakończą to nasze spotkanie liturgiczne życzenia. Życzymy wam wszyscy, księża, siostry, wszyscy, którzy pracują w tej parafii, tworzą ją, życzymy wam, abyśmy nie poddawali się, abyśmy byli mocni Bogiem, mocni Duchem, abyśmy mogli przetrwać te wszystkie doświadczenia, aby Pan Bóg był blisko nas, bo jeśli On będzie blisko nas, to nic nam nie straszne, więc niech z nowym rokiem będzie więcej dobra, więcej uśmiechu, więcej radości i zdrowia. Niech Pan Bóg nam błogosławi i pozwoli, byśmy mogli się cieszyć nadal
piękną wspólnotą u świętej Jadwigi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Bóg źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. Amen. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą. Dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę i doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.